Jak polski król podpuścił krzyżaków? Gdzie znajdują się dziś dwa nagie miecze? Jaki był prawdziwy przebieg bitwy i komu popuściły nerwy? To wszystko w dzisiejszym odcinku. O bitwie pod Grunwaldem słyszał każdy. Jednak jak było naprawdę? Datę 1410 niektórzy kojarzą w dość interesujący sposób. Wojna z zakonem była nieunikniona. Wiedziała to zarówno strona polska, jak i krzyżacy. W sierpniu 1409 roku do Malborka przybywa arcybiskup Mikołaj Kurowski. Tam spotyka się z wielkim mistrzem zakonu szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Ulrichem von Jungingenem. Wielki mistrz krzyżacki mówi wówczas do Kurowskiego, że nie ścierpi więcej krzywdy własnej i zakonu i że ze wszystkimi wojskami wyrusza na Litwę. Arcybiskup Kurowski nie dał się zastraszyć. Miał odpowiedzieć, że jeżeli krzyżacy zaatakują Litwę, Polska w odpowiedzi zaatakuje zakon. Wielki mistrz miał wtedy stwierdzić, wobec tego skieruje swój oręż na głowę, a nie członki, na zasiedloną ziemię, a nie pola i lasy. Mając na myśli Polskę. Niedługo po tym, 6 sierpnia 1409 roku, Wielki Mistrz wysyła oficjalne wypowiedzenie wojny Polsce. Dla Polski to idealne rozwiązanie. Krzyżacy atakują jako pierwsi, są agresorem i w ten sposób tracą poparcie państw zachodnich katolickiej Europy. Polski król Władysław Jagiełło postanawia, że nie będzie czekał, aż krzyżacy zaatakują. Wyruszy jako pierwszy. Wojna to rabunki, gwałty, spalone wsie, zniszczone miasta i zabita ludność. Atakując jako pierwszy, przynosi wojnę do kraju wroga. Ponadto jego plan obejmuje atak i zdobycie zamku w Malborku. Jeżeli padnie stolica, reszta struktur rozsypie się sama. W całym tym planie jest jednak dość poważny problem. Szlak polskiej armii przecina Wisła. Jedyny most, przez który polska armia może się sprawnie przeprawić, znajduje się pod Zamkiem w Świecie. Jednakże był on silnie strzeżony przez krzyżaków, którzy tylko czekali na atak w tym miejscu. Przewaga liczebna polskiej armii nie będzie miała przy okazji takiego ataku znaczenia. Polacy albo by to starcie przegrali, albo ponieśliby tak ciężkie straty, że późniejsza kampania przyniosłaby klęskę. Jednak z każdej, nawet najbardziej beznadziejnej sytuacji można znaleźć wyjście. Polacy prezentują kunszt inżynierski i tworzą coś, co wówczas staje się ewenementem na skalę światową. Most zbudowany był w bardzo prosty sposób. Każda drewniana belka czy deska była tak przygotowana, aby bez względu gdzie będzie położona, pasowała do kolejnej. Ponadto zbudowano ogromne łodzie, które wyposażono w potężne łańcuchy z kotwicami. Co więcej, tak wyliczono prędkość spływu łodzi, że te wraz z przęsłami mostu dotarły na miejsce przeprawy dokładnie wtedy, kiedy doszła tam armia polska. Wisła pod Czerwińskiem ma aż 500 metrów szerokości i to właśnie 500-metrowy most Polacy montują zaledwie pół dnia. Przeprawa tej ogromnej armii zajmuje jedynie 2 dni, co przy tempie prowadzenia średniowiecznych wojen jest czasem wręcz abstrakcyjnie szybkim. Krzyżacy czekają na Polaków pod Zamkiem w Świecie, jednak nasi nie nadchodzą. Na niebie pojawiają się pomarańczowe łuny od palących się wiosek. Krzyżacy nie rozumieją, co się dzieje. Wiedzą, że Polacy grabią i palą ich ziemię, ale nie są w stanie wyjaśnić, w jaki sposób dostali się do ich kraju. Pycha niezwyciężonych krzyżaków pcha ich do zmierzenia się z armią Jagiełły na polu bitwy. To błąd wręcz irracjonalny. Wystarczyło, że krzyżacy zamknęliby się w zamkach i Polacy nie mieliby szans na ich zdobycie. Bez wątpienia ograbilibyśmy Prusy, ale krzyżackie warownie były zbyt potężne, aby armia polska była w stanie je zdobyć. Fosy krzyżackich zamków spłynęłyby krwią, a armia polska wykrwawiłaby się pod murami. Wtedy to krzyżacy w odwecie i z pełnymi siłami mogliby z powodzeniem zaatakować Polskę. Na szczęście nie dowiemy się, jak mogłaby potoczyć się ta historia. Krzyżacy okupują się pod zamkiem w Kurzętnikach, chcąc zagrodzić przeprawę polskiej armii. Jednak Jagiełło nie daje się podejść. Wie, że forsowanie rzeki tam, gdzie krzyżacy czekają, nie ma większego sensu. Kolejny wąski przesmyk mógł skazać armię na porażkę. Celem Jagiełły jest bowiem zmusić krzyżaków do bitwy tam,
gdzie będziemy mogli swobodnie użyć całej potęgi. Polacy się nie ociągają. W ciągu jednego dnia przemaszerowują 40 km. Krzyżacy próbują nadgonić. Budują kilka mostów, jednakże Polacy są już wówczas dużo dalej. Nasi odjeżdżają Krzyżakom. W pewnym momencie docieramy do przesmyku między jeziorami, na którym leży miasteczko Dąbrówno. Po około 3-godzinnym szturmie zostało zdobyte, okradzione i spalone. Polacy obchodzą jezioro i prą naprzód. Pod koniec dnia około 30-tysięczna armia rozbija obóz. Nad ranem przybywają gońcy, przekazując, że Krzyżacy nadchodzą od strony Grunwaldu. Kiedy rycerze zakonu przybywają na miejsce, nie widzą polskiej armii. Polski obóz rozbity jest pomiędzy krzakami, zaroślami i pojedynczymi drzewami. Gdyby wówczas Krzyżacy zaatakowali, nie mielibyśmy najmniejszych szans. Krzyżacy popełniają straszliwy w skutkach błąd. Czekają, nie mając pewności co do rozłożenia naszych sił. Plan Jagieły sprawdza się w zupełności. Nareszcie żaden wąski przesmyk nie stoi na naszej drodze. Przed polską armią jest ogromne otwarte pole pozwalające na rozwinięcie szyku bojowego. To pozwala także na wykorzystanie przewagi liczebnej nad krzyżakami. Co więcej, w razie porażki przegrani rycerze zakonu nie będą mieli gdzie uciekać. Dookoła nich są tylko jeziora i bagna. To okaże się kluczowe w końcowej fazie bitwy. Kojarzycie scenę z filmu Krzyżacy, kiedy posłańcy krzyżacy przybywają do polskiego króla z dwoma nagimi mieczami? No właśnie, ale jak to było z tymi mieczami naprawdę? Przede wszystkim, o czym się rzadko mówi, to przekazywanie mieczy nie odbyło się jedynie pod Grunwaldem. To niezwykle stara praktyka stosowana już wielokrotnie przez rycerstwo. Był to jasny, czytelny symbol. Daję miecz i wyzywam cię na walkę. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego akurat dwa? 1, 5, 50. Ówczesny świat chrześcijański opierał całe życie na zapisach Pisma Świętego. Bitwa toczy się we wtorek, a według Ewangelii Świętego Łukasza był to dzień rozesłania apostołów. Jezus wysyła apostołów, aby ci nawracali na wiarę chrześcijańską. Mówi do nich, sprzedajcie płaszcze, kupcie miecze. Oni rzekli, Panie, tu są dwa miecze. Wystarczy, odpowiedział Jezus. Przekaz był więc jednoznaczny. Idźcie i nawracajcie. Macie dwa miecze, którymi macie prawo się bronić. Dwa miecze to zdecydowanie za mało na 12 ludzi, aby napaść na kogoś. Jednak wystarczająco, aby się obronić. Co więcej, według ideologii krzyżaków, to oni byli potomkami apostołów, a ich misją nawracanie i głoszenie nauk Chrystusa. W ich mniemaniu również w sposób dobrowolny. Zakonnicy teoretycznie nie mogli walczyć z chrześcijanami, jednak dając dwa miecze, niczym Piłat, umywają ręce. Krzyżacy traktują siebie jak apostołów niosących Słowo Boże. To wystarczało, aby usprawiedliwić walkę z chrześcijańskim władcą. No właśnie, ale ilu tak naprawdę krzyżaków było pod Grunwaldem? Do dziś historycy spierają się co do liczb, a rozbieżności są ogromne. Przyjmijmy więc uśrednioną ilość. Armia krzyżacka liczyła około 15-20 tysięcy ludzi, a armia polska grubo ponad 30 tysięcy. Jednak w armii krzyżackiej praktycznie w ogóle nie było rycerzy zakonnych. Krzyżaków pod Grunwaldem było jedynie około 230. Państwo krzyżackie liczyło jedynie 570 rycerzy zakonnych. Nie wszyscy przybyli na pola Grunwaldu. Tak więc poza wspomnianą ilością pozostali rycerze to zwyczajni najemnicy. Rozpoczyna się walka i aby omówić przebieg bitwy, potrzebny byłby osobny odcinek. Nie będziemy więc skupiać się na manewrach kolejnych wojsk. Ważniejsze jest dla nas to, że krzyżacy późnym popołudniem zaczynają przegrywać. Rozpoczyna się panika i ucieczka krzyżaków. Sprzymierzone wojsko polsko-litewskie zaczyna niemiłosiernie masakrować wroga. Pola pod Grunwaldem spływają krwią. Część armii ucieka do obozu, który został niezwykle szybko zdobyty, a jego obrońcy zmasakrowani. Pozostała część armii ucieka w stronę Malborka. Wielu z nich topi się po drodze w bagnach. Armia polska rusza za nimi w pogoń. I to nie byle jaką. Przez 7 km pędzimy za wrogiem i nie mamy dla niego żadnej litości. Miecze tego dnia spływają chrześcijańską krwią. Sama bitwa kończy się pod wieczór. Wielu rannych pozostawionych na polach przez noc umiera, podwyższając liczebność strat. Nikt nie ma siły, by ich ratować.
Straty po stronie polskiej to jedynie kilkunastu znaczących rycerzy i około 500 nieznanych z imienia, mniej znaczących rycerzy. Straty Litwinów były nieco wyższe, jednak całość to około 2000 ludzi. Straty krzyżackie to aż 8000 ludzi. Jako najsławniejsza bitwa średniowiecza i ta historia obrosła mnóstwem mitów i legend. Więc podzielę się z Wami 5. Jak kojarzymy obraz krzyżaka? Dla większości to niczym mityczny mężczyzna z długą brodą i o potężnej posturze, ubrany w potężną zbroję i na ogromnym koniu. Niestety, niewiele ma to wspólnego z prawdą. Krzyżacy jako swój główny cel wypadowy obierali Litwę. Wówczas ta pokryta była gęstymi lasami, puszczami, bagnami. Walka długą kopią w ciężkiej zbroi była w takim terenie po prostu niemożliwa. Krzyżacy zaczynali więc przejmować uzbrojenie od Litwinów, będąc tym samym lżej opancerzonymi wojskami. Z całą pewnością mit Wielkiego Krzyżaka możemy włożyć między bajki. Mit obalony. Pod Grunwaldem siły krzyżackie liczyły około 20 tysięcy rycerzy konnych. Jednak mniej mówi się o tym, że prawie cała ta armia to najemnicy, rycerze z różnych stron świata. Ilu więc było krzyżaków? W całym państwie zakonnym rycerzy braci było jedynie nieco ponad 500, zaś w bitwie pod Grunwaldem znalazło się ich około 200. Mit ilości krzyżaków pod Grunwaldem? Obalony. Zarówno w książce, jak i w filmie pod tytułem Krzyżacy możemy oglądać, jak armia polska wpada w tak zwane wilcze doły, wykopane i zamaskowane wcześniej przez krzyżaków. Powstaje tylko pytanie, jak krzyżacy mieliby wykopać i zamaskować wilcze doły, skoro armia polska czekała w tym miejscu, obserwując teren? Skoro armia krzyżacka pojawia się na polu bitwy około godziny 8, a już o 9 rozpoczyna się bitwa, to kiedy krzyżacy mieliby przystąpić do budowy pułapek? Wspomniane wilcze doły pod Grunwaldem prawdopodobnie zostały pomylone z tymi, które czekały na wojsko polskie pod Kurzętnikami. Kolejny mit? Obalony. Na filmie Krzyżacy widzimy, jak wielki motłoch piechoty zabija wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. To nieprawda. Ten najprawdopodobniej zginął w pojedynku bezpośrednim, a zabić miał mszczuj ze Skrzynna, zadając mu dwa ciosy, jeden w klatkę, drugi w czoło. Który był śmiertelny, tego się już nie dowiemy. Co dodatkowo przemawia za tym argumentem? Pod Grunwaldem po prostu nie walczyła piechota. Kolejny mit obalony. Wedle najpopularniejszej z teorii, krzyżacy mieli stać na wzgórzu w pełnym słońcu, pocąc się i słabnąc w ciężkich zbrojach, a tymczasem wojsko polskie odpoczywało w cieniu lasu. Po pierwsze, obóz polskiego wojska nie został rozbity w lesie. Na miejscu znajdowały się pojedyncze drzewa, krzaki, krzewy i różnego rodzaju zarośla, co jedynie z daleka dawało złudzenie lasu. Co więcej, przez całą noc padał deszcz. Prawdopodobnie była burza. Nad ranem dalej pada deszcz, a wiatr jest tak silny, że Polacy nie mogą rozbić królewskiego namiotu kaplicznego. Jagiełło nie był w stanie w spokoju wysłuchać mszy. Ponadto bitwa zaczęła się około godziny 9 rano. Ciężko więc mówić o palącym słońcu. Krzyżacy z pewnością nie osłabli od słońca. Kolejny mit obalony. Na koniec pytanie. Wszyscy doskonale znają historię dwóch nagich mieczy. Ale jakie były ich losy po samej bitwie? Okazuje się, że arcyciekawe. Miecze potraktowano jako symbol zwycięstwa. Po powrocie króla z wojskami ze zwycięskiej kampanii do Krakowa miecze umieszczono w skarbcu koronnym na Wawelu. Z czasem zaczęto traktować je jak insygnia władzy. W 1795 roku pruscy żołnierze rabują skarbiec koronny. Prawdopodobnie nie znają wartości mieczy i pozostawiają je w skarbcu, kradnąc inne cenne przedmioty. Ten fakt wykorzystuje Tadeusz Czacki. Wywozi miecze z Krakowa i oddaje pod opiekę do kolekcji Czartoryskich w Puławach. 30 kilka lat później, w 1831 roku, upada powstanie listopadowe. Wtedy to miecze trafiają pod opiekę proboszcza parafii we Włostowicach, gdzie zostają na nieco ponad 20 lat. Tak więc w 1853 roku miecze odnajduje patrol żandarmerii carskiej i rekwiruje jako nielegalną broń. Jakie były ich dalsze losy? Tego do dziś nie wiadomo.
Bitwa pod Grunwaldem to najbardziej znana bitwa w historii Polski. Z pewnością jeszcze do niej wrócimy, omawiając chociażby sławnych rycerzy, którzy w niej walczyli. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału. Do zobaczenia. A gdybyście chcieli posłuchać o jajach cara, albo o tym, jak jedna z córek carskich Romanów przeżyła rozstrzelanie, to kliknijcie... Tomek, gdzie? Tu kliknijcie.